Dobrze, my kochani, postanowiłem, że pokażę wam gierkę ETC, ponieważ jeden win dzieli mnie od tego, żeby zdobyć Daily Questa, mianowicie dwie gry Warcraft z postacią, a to jest właśnie postać z Warcrafta, z tego uniwersum. Więc klikam Versus, no i się modlę, żeby to fajnie wyszło. Mam tutaj czwarty poziom, widzę, więc naprawdę jakaś lepsza gra, chociaż nie, mam trochę więcej tych gier muszę tutaj zrobić. Niestety ze znajomych tutaj widzę, że wszyscy są pozajmowani, Szuszej gdzieś poszedł, Niker chyba grają jakiś turniej z Leo. Tutaj chyba też ze Speedziem grają ten turniej, się oni orientują. Chyba tak, prawdopodobnie tak. Hungry One, nie wiem gdzie jest w sumie. Axu Kupson widzę, że ciśnie cały czas namiętnie w Diablo, chociaż którego podziwiam, bo ja nie był w stanie siedzieć cały czas mówić w to Diablo, bo jest słabe. Ale Heroes of the Storm, Dragonshire tym razem, więc mapa troszeczkę wąsza niż ten Blackhearts, który graliśmy poprzednio. I w tym wypadku... no ciekawy jestem, jak mi pójdzie ETC, no bo to nie jest na aktualny stan jakaś jedna z najlepszych postaci. Niestety, ani to nie jest, powiedzmy, pod heala, ani pod obrażenia, tankować też nie. Jedyne co mi się bardzo podoba to jest ten Ultimate, który działa troszeczkę jak crescendo Sony. Z tym, że wasza postać też jest jakby uwięziona, bo gra solówkę. Dookoła was powstaje taki obszar, w który jeżeli przeciwnik wejdzie, to on zaczyna tańczyć, przez co jest po prostu jakby... no nie może nic zrobić wtedy. Tańczy i reszta twoich kolegów z drużyny może go wtedy obijać. Ale bardzo łatwo przerwać. Wystarczy jakikolwiek stun, przesunięcie czy coś i od razu wam przerywa. Start. Chyba zagram z Power Slide'em powiększonym. Power Slide to jest taki, że... no Power Slide, nie wiem, Teenage's Diagram daliście, polecam, jeżeli ktoś nie, kostkę przeznaczenia. Slide na kolanach z gitarą. W mamy takie odpychanie, więc można zrobić jakby slide za przeciwnika plecy i zrobić W, żeby go wepchnąć na przykład pod naszą wieżę. A I, czyli E, nas po prostu leczy. Jakiekolwiek użycie z tych, powiedzmy, trzech speli dookoła, pobliżu waszych ziomeczków czy minionków, sprawia, że... o, zobaczcie, na przykład tak, wciskam W i obijam już Tassadara na starcie. Musiał zużyć shielda, ale z obszarowym będziemy. A, Tychus, więc to już muszę ubawić. Nie, Jimmy to jest, przepraszam. Jimmy Raynor. Także dwóch na górze jest. Używam heala i widzicie, że oni się tak jakby podzłacają, tak, taka aura na nich wskakuje. Tutaj jeszcze fajnie, bo gram z Malfurionem, więc on też ma bardzo fajnego heala. Jimmy, Tassadar, zobaczymy jak to pójdzie. Problem jest taki, że nie możemy podejść na tych granicznych czempionów za bardzo. Ale niech sobie puszują, to nie jest problem. Zobaczymy na samej kontroli. Nie ma co szarżować, bez sensu. Jeszcze za chwilę mogę spróbować, bo w sumie z tym healem od Malfuriona jakiś pogłęb bym wykonał. Na przykład ten jest, teraz byłby dobry moment, wydaje mi się. Ale takie coś zrobić. ETC był bardzo fajny, gdyby to wzmocnienie na minionów, nie wiem, naprawdę sprawiało, że są jakieś tutaj się robili ciekawi. Znaczy healne. Ma nam może być problematyczne, ale wydaje mi się, że mamy troszkę lepszą możliwość kontroli Shrine'a w tym wypadku niż oni. Niestety nie ma tak, że im więcej osób stoi w kręgu, tym szybciej się ten pasek nabija. Więc tak czy siak wystarczy, żeby tu jedna osoba była. A ja mogę slide'nąć przez to. Ło, zapominam, nie ma jej zaratula. Więc może być problem. No, zaraz tu. Niewidzialny gościu. O, i to jest jeszcze stuna serwuje, tak naprawdę. O, zaraz tu cały czas jest. Przeżyje. Spoko. Myślałem, że ugramy tego Zaratula, ale w porę się odsunął. Talent, talent, talent. Aria damage weźmiemy z ability, ale co tam, nie wiem, to chyba jest coś nowego, nie spodziewałem się. Za dużo minionów. Too much minions. O! Boom. Ale dobra, Malfurion, luzuj, luzuj, idziemy po tego, a po kuleczkę. Wow, wystrzeliło do kosmos. Zeratul ciągle na tym topie stoi. I w sumie logicznie, no przeszkadza nam, żeby zgranić tego kampa. Tymczasem na dole widzę, że tam chyba się tam laska wywali. 56 sekund musimy się utrzymać. Skidałem.
Z pedałem, znaczy się do fontany. Pedał znaczy gitarowy ten. Mam taki ten trade wzięty. Ale smok stał, no ja musimy mieć go teraz katrupić. Widzę, że ogarnięty jestem tym przeciwny tym jakieś opory. Moreno. To są znani ludzie. Dawaj tego Kazloa, Bodzimiego. Wow! W sumie to mnie trochę uratował. Kopnięciem, no szczerze. Switcher jest wypchnięty. Aaaa! Kurde, ależ błąd! DBTZ. No to może być gra przegrana, aczkolwiek no, nie smucę się z żadną przegraną, bo są gry bardzo szybkie, więc wiadasz, będziecie mnie tak jak przegrałem, a następnie nie ma problemu, gram dwie kolejne czy coś. Co tak wychodzi? No, będziemy ich nie specjalnie zrobić, grając solo pewnie mogę trafić na jakiś premade przynajmniej 3-5 osobowy. Może się lepiej dogadywać, bo jakiś misplay wyszedł raz, drugi tutaj coś, znaczy coś nie wyszło bardzo. Nie ma problemu, na 10 trzeba będzie uważać, my też mamy Zeratula, co ciekawe, nie widziałem tego góry. Razem z tym Empowerem, to się podoba strasznie, chyba tak. 300 damage tam wchodzi, to jest spoko. No i zaraz tu znowu na górze, interesujące. Help me! O, crit. Crit to wchodzi bardzo ładnie. O, ładnie Malfurion teraz złapał. Nawet koń się wleczył. Dupa. I ładnie, to widzi go. Długo powinny być szrajny. Lub coś tak jest. Ach! Ale zaraz tu się bliknął do środka, się zamknął. Bramę szybko. Bramę rozbiliśmy. Życzkę do tego. Widzę go. Tu jest. Siema. Jak się dobrze przyglądniecie ekranowi, to widać takie zakrzywienie obrazu. Ja mam, powiedzmy szczerze, sobie nawyki z StarCrafta i to też niektóre osoby przyznawały, że jak ktoś gra wcześniej w StarCrafta, to troszeczkę minimalnie łatwiej to dostrzeże. O, ale dostał bęcki teraz. O, ale jest. Ja się niestety przewrócę. Healing, 5000, ma najwięcej healingu. Ciekawe, mam więcej healingu niż Malfurion. To nie jest dobrze. Znaczy nie dla mnie, nie dla Malfuriona. Idę na dół. Zobaczymy co jak się stanie, jak pójdę na dolną linię, bo góry. No, Zeratul cały czas kampi i nic się nie ugrywa. Zmienimy troszeczkę minimalnie taktykę. Pójdę pomóc im na dole. Serio, oni od razu wzięli go. Puszczę ulta, ale... O! Ale zmaściłem! O mój Boże! Oj, no. Nie chciał mi przerwać go. Przynajmniej go zlowa bym wyrzucił, wystrzelił w kosmos. Strasznie do... Widać, że są raczej w piątkę. Razem są gdzieś tam na tym spiku czy na czym, bo bardzo szybko zrobili. Zobaczcie, że przejęli oba kąpy i momentalnie to mój zaczyna na środku zebrane. Chyba przez Zeratula, przynajmniej tego psa, tych zdaniem widzieliśmy. A, nie, jednak. Nie, tak, przez Zeratula. Zeratula. No ja nie mogę nic zrobić, no. Chowam się za domkę. Muszę odpuścić, no. Guys, żyjcie, grajcie. Bardzo dobrze tutaj. A, i tego kampa to spoko robię. Mój błąd.
No, chłopaki. Dwa fragi. Jeden. Walla, proszę cię, nice. I teraz skille Boga, Zeratula klikaj. Ultimate, dobry. Jedziesz z tym. Dobrze. Jeszcze tutaj. Easy. Zrobił błąd, się pokazał. Właśnie. Nice. Rockstar Aura, to jest dobre z move speedem. Jeden na ciebie, Mr. Heimerdinger. Kiedy tutaj sobie to obejdę. Soon the shrine shall awaken. Ładnie. Ten kamp na dole mówicie, no przydałoby się Gazlow go tutaj zrobić. Nie, niech go nie przejmie. Serio? How this is even possible? Jak to się stało, że on go zabrał? Ona wyszła za obszar tego? Smutek. Dobicie go! Nice! Zlutował nas. To jest ultimate. Wow, nie da się? On nas nie trafił, że się nie da nas wyciągnąć. Tego nie wiedziałem, ale na to, że nie może nas wyciągnąć, jak jesteśmy w ultimate z Ratule. Interesujące. Ładny force field. Trochę nie wyszedł na mnie. Nie wiem, czemu on zagrał z Banshee. Wydaje mi się, że on jest lepszy. Aha, i przejęli nam kapliczkę. No to teraz w środku walczymy o wszystko, czyli... Nie mam jak zostać nawet dobrego ultimate'a. Dobra, wezmą go. Nie mam jak przerwać, nie mam. Oddam bez sensu fraga. Chociaż Zeratul tu przerywa dalej. Dobra, ten mógł przerwać. Dobrze. Ulti Bogo! Powiedzmy, że coś tu przeszkadzałem. No, samą walą to nie jest takie lekkie. Ale spoko, po tej grze będę miał Azmonana i będę się starał coś ogarniać. Kurde, już się nie wykopnę. Jeżeli będziemy tutaj bliżej respa, coś się jeszcze udało grać. No właśnie, takie jest, no sobie dobra, dwa levele. Stuna zwiększa. A w ATC. A ja za chwilę mnie wykopię. Wow, that force field. Wow, much wow. Dobra, czeknij mi. Ja bym go nie to mnie dorwał, tam by było, bo we trzech dalej wyciągnęli do walki. Bida. Walczcie, miniony. Co ten Malfurion robi? Czemu wieżyczki nie wybronił? Tak nie możesz zrobić, gościu. Manę sobie wezmę. Sudzienki. Chciałem kampa dolnego, ale już walczę. Ulti! Wow. Ale wysiekłem.
Dem stuns! Ło, jadę z wami! Kur! Dobra. Yeah! Gościu! Dobra, już nie ma sensu dalej. Trzton z powrotem. O, taki comeback jeden, solidny. Tu tylko się zebrał. Całą się w stronę wezmę. And slaughter your enemies. Nie wiem, jak my tych musalin weźmiemy. Dolne moglibyśmy, ale oni tutaj w bazie siedzą. Oni go już go biorą, za późno. Jak wcześniej byli w stanie go zrobić, to z taką przewagą, gdzie mają na czysto wystawione te dwa sloty, i górne, i dolne. Musimy skupić się teraz tylko na dobijaniu tego szybko. Nie damy jeszcze raz za darmo w zasadzie. Nie ma multa, to jest duży problem. Ale zapało mnie. Dobra, teraz 5-4. Nawet jak zlutuję, nie mam follow-upu. Skin. A, no i nie zapałem Jimmy'ego i dupa. No. Trudno. Raz się udało. I to wszystko, byście się okazali. Postulam się. Z logo Moreno 24 za ten. O, Skype mi napisał. Muszę zaraz sprawdzić coś na Skype. To mój Skype, sorry. Jak się do żyje. Czkaweczką, znaczy, że żyje. Dwa levele przewagi. Mają nasi goście, przeciwnicy. Ty widzę, że już wstają. Czekaj, ona się nazywa Sonia. A Sonia właśnie, nazywamy to jest Sonia. Ale ze świata Warcrafta też. Sonia. O ile się nie mylę. Może się mylę, ale... Dawaj. Pobronimy jeszcze. Do końca, fighting for... Do końca. To the end. One comeback. Znaczy... Dobra, nie nazwam tego comebackiem, no. Ale... Panie długości zapalne tutaj na będzie. Może gdyby cały czas jakiś fajny tutaj... Taki naprawdę comeback zrobił, więc... Nie no, gościu nam nie może uciec. Od razu miałem mieganie wrzucić. Wow! Jest tu! Yes! Mam cię, gościu! Ale się strzelił tutaj, się rikolował. A bo on zrobił, miał po prostu uciekać. Chyba nie do mnie nie. No dobra, ale to są już dwie katapulty. Ja idę bronić z rdzenia. Zdecydowanie. Kartki katapulty nie są przydatne. Postawiam jak się te jeden z trzech. Trzech rozbitych. Jaki zbity? Znowu dwie pary tych. O kurczę. Znaczy, dlatego ta mapa jest taka trochę, no... Ja nie mogę nic zrobić. Znaczy, kiedy wyciągnę. Zrobili przewagę. No, teraz każdy razem będą... Ale co robisz? Tego boba, kiedy my będziemy się zajmować mniejszymi bobami. Szybko wylecieć i spróbujemy ostatni fajce przeżywać. Ale Sonia wjechała, ej. Ty, nie widziałem, że ona ma takie dupnięcie, tylko na inne zadanie. Choć Zeratul chyba ratował. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak działa. Nie jestem pewien końca. Dobra, wjeżdżam. Kurde, przesunęli mnie. Wow, ten mnie wykopał jeszcze. Zabiliśmy kogoś, nice, teraz.
Jadę z tobą. Nie mam team! Czemu wy nie walczycie? Ojej. To smutek, no. Fajną aktywalną, ale się z Cezarem męczyli jeszcze tutaj chyba i z Seraturą. Nie wiem, czy zdążysz jeszcze zrespić. Jakby jakbyśmy zabili Jimmy'ego na moim ultimate'cie, ja bym go przerwał. I będę się myślę tutaj coś walczył. Tak to... Rdzeń ma ciężko. 8-5-3. Chociaż możliwe, że zdążę się jeszcze zrespić. Odprowadzę Nate'a, ale nice, Sonia. Tutaj wycisnęła styczeca, więc zostali sami słyszy goście, ale ich jest trójka. Zostało ja z Zeratulem. Ojej, nie, za dużo z tego. No, no, to już przeżyło. GG. GG. Again, jeszcze kolejny z napisaniem. Trudno, no, defeat się zdarza. Zwłaszcza jak się gra solo. No, dawaj hajs. Total gold. Jeszcze z dwie giery brakuje chyba, żeby tutaj to wbić, ale mam 10 tysięcy, więc sobie kupię... Abatur nie, a Smuton. Yeah! Yeah! Także w następnym odcinku będzie z Smutonem. Trzymajcie się.